Ni hao, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Ci tajwańską wersję śniadania, a będzie to jianbing. Oglądaj dalej. Zaczynamy od przygotowania ciasta. Tutaj mamy mąkę uniwersalną. Hop. Do mąki dodajemy skrobię. Ja używam dzisiaj skrobi z tapioki, ale można też użyć z kukurydzy, bądź na przykład zwykłej naszej polskiej skrobi z ziemniaków. Dodajemy odrobinę soli. Mieszamy sobie całość, tak żeby składniki się połączyły. I dodajemy po prostu wody. Całość mieszamy tak, żeby nie było grudek. I ciasto musi być takie mocno lejące, to nie może być takie naleśnikowe, gęste ciasto, tylko ono powinno być takie, no widzisz, jest takie tak lejące, że aż ciężko to pokazać. Tak przygotowane ciasto odstawiamy na 10 minut, ale w międzyczasie dodamy tam jeszcze posiekany szczypiorek. Roztrzepujemy sobie w międzyczasie jajka. Hop. Rozbijamy sobie żółtka i rozszczepujemy po prostu na gładką masę. Doprawiamy odrobiną sosu sojowego i dodajemy prażony sezam. Ja dzisiaj robię taką wersję podstawową. Do środka można było oczywiście dodać na przykład kawałki mięsa, jakieś szynki, można było dodać też sera, ale pokazuję Ci bazę, jak to przygotować, a co Ty już tam dodasz, to niech będzie Twoja fantazja. No i teraz przygotowujemy sos. Tak naprawdę tu jest baza słodko-ostra, znajdziesz ją u mnie na kanale. Dodajemy, podkręcamy ją odrobiną sosu sojowego. I mieszamy tak, żeby się składniki połączyły. O, nabrał pięknej barwy. No i gotowe. Ciasto odstało swoje. Mieszamy sobie, o, zobacz, jakie ono jest rzadkie. I wylewamy na gorącą patelnię. Tak, żeby powstał nam cienki placek. Nie będzie idealny, brzegi możemy sobie dopełnić. Hops, i smażymy. Musicie uważać, bo się bardzo klei, więc zanim przewrócicie, to nie machajcie za dużo patelnią po prostu, bo on się skleił. Ale nie szkodzi. To uratujemy. I tak będzie pyszny. A jak? Musi się ładnie zrumienić z drugiej strony. O, właśnie takiego efektu pożądamy. I uwaga, i przekręcamy. Hyc. Super. I teraz są dwie metody. Albo wylewamy już na naleśnik właśnie nasze jajka, albo możemy zrobić w drugi sposób, czyli na patelnię gorącą wylewamy jajka i na to kładziemy omlet. Więc nie omlet, tylko naleśnik. Więc najpierw pierwsza technika, na naleśnik wylewamy jajko. Tu jajko już nam się zaczęło ścinać. Ścinać. Przesuniemy trochę, bo tutaj jest lepszy gaz. I dokręcamy go sobie. Jajko jeszcze nie do końca nam się ścięło, ale to nie szkodzi. I zaczynamy go sobie zawijać. O, pięknie wygląda, ładnie się schrupał. W taki właśnie sposób. Hops. O, ostatni ciężko. Ciężko, ale poszło. Dobra. I cyk. Mamy chrupiący naleśnik. A w środku jeszcze nie do końca ścięte jajko. Ściągamy. Hop. Pierwszy gotowy. A teraz drugi sposób. Wylewamy jajko na gorącą patelnię i na to ląduje naleśnik. I zawijamy teraz jajkiem na zewnątrz. Hop. Ciepłe. I ściągamy. Hop. I gotowe. I kroimy teraz na takie kawałeczki. Tak. Mamy to. No dobra, no to już jest w sosie, no już jest. Miało być na lanie, ale już jest w sosie, no. Słuchajcie, powiem Wam, że robię to pierwszy raz, więc ta technika, do tej techniki potrzeba trochę wprawy, ale myślę, że wyszło całkiem nieźle. Spróbuję, jak to wyszło. Śniadanie babcia, pyszotka. I jeszcze sosik. No i odrobinę szczypiorku dla koloru. Tutaj dodamy kilka takich większych kawałków. Tajwańska wersja śniadania, czyli jianbing, gotowy. Dajcie w komentarzach znać, jak Wam smakował, jak Wam wyszedł. Oczywiście, jak podobał Wam się ten przepis, to kliknijcie lajka, suba.
i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Na dole w komentarzu napisz mi, co jeszcze chciałbyś śniadaniowego ze świata tutaj na tym kanale zobaczyć. Tymczasem do następnego przepisu. Trzymaj się. Cześć! Inne sposoby na jajka po azjatycku. Kliknij obok.